Run Forest Podcast. Kondraciuk, Duklanowski, Skorykow. Podcastują, bo lubią. Kochani, którzy nas oglądacie i tutaj wspieracie, czy wy nam pomożecie? Słyszę, że tak. Jeżeli tak, to dajcie tutaj komentarz. Wszyscy mówią, że tak, więc dobrze, Hubert, oddaję Ci teraz głos. Ja chciałem powiedzieć, że ja muszę Cię tutaj kontrolować na moim Facebooku. Ale naładowałem baterię do 100%, jest ciepło, więc mi się telefon nie wyłączy. Jak ostatnio na takich zawodach promujących nowy klub, stąd tutaj nasz gościna. Naszego programu. Ja zaznaczę, że jesteś feministami. Tym chciałem jakoś wejść w ten program. A moglibyście jakoś zdefiniować to pojęcie? Słuchaj, no jakby ci to powiedzieć? Dobrze się zaczyna. Bardzo dobrze się zaczyna, dokładnie, więc ja pokażę naszego gościa, wiesz, żeby nie pokazać mojego zakłopotania. Ale Dominika się już nastawia uchem zdrowym, czyli Daniel, będziesz w tarapatach za chwilę. Słuchaj, nie, właśnie to jest chore, ale... Wiesz co, ponieważ my jesteśmy wychowani jakby poza taką tradycyjną tradycją, wiesz, że kobieta to jest kuchnia... Już piszą, cześć dzieci. Dominika, pozdrow dla ekipy. Dominika, udostępniłaś już nas na nie masz telefonu? Słuchajcie, dopiero weszłam, telefon w kurtce, no. Filip, podaj telefon tutaj Dominice, żeby wiesz, żeby fani Dominiki i przyjaciele mogli posłuchać. To i antyfani to również, bo też takich posiadam. Tak, no to właśnie wiesz, to najlepiej jest. Wartość człowieka mierzy się po prostu ilością jego wrogów. Nie zapominajmy o tym. Ale jak to ludzie sukcesu mówią, nieważne jak o tobie mówią, ważne, że mówią. No cały czas mi się tutaj czy dobrze, czy źle. Pokazuje mi się Andrzej. I masz Andrzeja tam? A gdzie siedzi? Tutaj jest? Nie. Andrzej jest tutaj na planszy. Wracając tutaj do definicji, ponieważ my jesteśmy wychowani, wiesz, w duchu sportu. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego, co Hubert powiedział. Tak. A propos, wiesz, młodzieży, ponieważ ja trenowałem kiedyś koszykówkę, jeszcze nie o tym nie mówiłem. I ja, żeby, wiesz, wziąć udział w treningach sekcji koszykarskiej... Chcesz do picia? Będąc młodym człowiekiem, bardzo młodym, nie wiem, miałem ze 12 lat, może 13, jechałem przez całe miasto, żeby ze starszymi od siebie kolegami odbyć trening, który nie był spacerem po parku, tylko po prostu był nieustanną walką o pozycję na boisku. I być może to mnie tak ukształtowało. Nikt mnie nie dowoził, nikt się tym nie interesował, bo nie było możliwości. Rodzice byli zajęci zarabianiem na życie i kombinowaniem w tej szarej, smutnej rzeczywistości. Jak przeżyć? Nie jaki model iPhone'ika sobie kupić, tylko jak przeżyć. I nie ile wytrzymuje bateria. Jak te dzieci wykształcić. Więc jak ja słyszę wypowiedź Bońka, że dzieci dowożone Mercedesami na piłkę, na zajęcia z piłki nożnej nigdy nie będą piłkarzami, to jest taka oczywista oczywistość, tak? Znaczy wiesz co, ja ci powiem z drugiej strony. Ja mam dziecko prawie 7-letnie i kiedy stwierdziłam, że chciałabym, żeby wracało same ze szkoły, no to trochę wyszłam na wyrodną matkę. Jak to? Mam 500 metrów do domu i ono 500 metrów w wieku 7 lat ma wrócić samo do domu. To przecież straszne! Jak to? Czy ja naprawdę nie będę się zwalniać z pracy i codziennie po to dziecko wcześniej przychodzić? On ma dopiero 7 lat. Ja z 7 lat mając, chodziłam do szkoły sportowej, jeździłam przez całe miasto z 3 przesiadkami i autobusem. Nie wiem, przeżyłam jakoś, wydaje mi się, że nawet sobie całkiem nieźle radzę w tej rzeczywistości. Także to rodzice, przede wszystkim w dużych miastach, pozwalają sobie na to, żeby właśnie ta młodzież była tak traktowana i chciała być tak traktowana. Czyli wszystko mi się należy, wszędzie trzeba podwieźć, każdy wysiłek to tak naprawdę jest niefajny. No to oczywiście. Po co ma się męczyć, po co ma się pocić? Przecież kiedyś będzie miał samochód, to po co? Dokładnie, będzie schodził tylko do garażu, dojeżdżał, wysiadał i nie będzie z tym... Słuchajcie, przerwę na chwilę naszą dyskusję, ponieważ mamy kolejnego gościa. Jest to Karolina Gorczyca, którą zaraz tutaj ładnie usadowimy, ponieważ troszeczkę nie przewidzieliśmy naszego stolika, ponieważ mamy tyle rzeczy na tym stoliku. Zaraz, ja to pokażę, zobaczcie, co się dzieje. Spokojnie, możecie, akurat mówię tutaj do naszych widzów i słuchaczy, możecie nas udostępniać, a my w tym czasie tutaj przywitamy gościa, podepniemy mikrofon i zobaczymy, czy to wszystko działa. Ale nadal jesteśmy winni wytłumaczenie tego feministy. Jak uciekł. Tak, uciekł. Nie, no. Tak. No, to całe danie, no, po prostu. To cześć. A skąd wiesz? Cześć. Ale wszystko wiesz, śledzisz. No ty poczekaj, czekaj, ja mam trzy pytania. Cześć, Dominika. Daniel, bardzo mi miło. Miło Cię poznać, zapraszamy Cię tutaj. Nasi goście siedzą tutaj na honorowych miejscach.
pod który popiąłeś? Proszę to wyciszył na chwilę, proszę, żeby była... Nie świeci się. A, jest, nie świeci się, bardzo dobrze, bo na niej będzie trzeszczeć przynajmniej. Prosimy. Jest. Dobrze. Czy to? Pod? Jakoś? Możesz pod? Jak chcesz. O, super, tak? To jest świetnie. Będzie to wykabel widział. Nie szkodzi. Karyna, jak zawsze wyglądasz świetnie. Tak, dziękuję. Nie zaprosiliśmy umyślnie kosy, bo jakby nie pozwoliłby ci się rozwinąć. Słuchaj, właśnie zapytał, po co dzwonił Hubert? A ja mówię, no zaprosić do tutaj nagrywają coś, te podcasty. A, myślałam, że dzwonią, żeby się sobie spotkać, żeby zapytać, czy mogę mnie zaprosić do programu. No, tak. Kieszeń spodni, proszę. Nie, tym razem. Tym razem ja będę gwiazdą. Tym razem ty będziesz gwiazdą, no właśnie. Twój mężczyzna jest o ciebie bardzo zazdrosny. Bardzo, oj bardzo jest. Kawa? Co ci za mój Nie, ja dziękuję, jestem po kawie. Już woda? Wszystko mi się trzęsie. Może wodę, tak. I kofry, żeby samek i szklaneczki. Bo chłopcy, bo nie ma Skorykowa, nie dojechał Skorykow. Chłopcy mówili, zaproś razem z kosą. Ja mówię, że nie, bo ty się nie rozwiniesz, on będzie, nie pozwoli ci wszystkiego powiedzieć. A ty musisz wszystko powiedzieć. No. Właśnie. A tą kawkę dla mnie by dało radę? Że ja tak jestem takim gadułą? Tak, dużo mówisz, tak myślę. Ale jak jest kosa, to mówisz mniej. Jak jest kosa, to ja się dowiem. Ale widzisz, znowu wracamy do naszego poprzedniego tematu i tutaj tym bardziej oczekiwanie na odpowiedź. Temat, że oni są feministami i zapytałam się o definicję. O, zaraz, to Daniel powiedział. Wy jesteście feministami? Żeby było, to powiedział Daniel. Tak, ja chcę wrócić do tego. Feminizujecie sport? Nie, to nie w tym sensie. Wiesz co, ja jestem cały czas pod, nie wiem czy widziałeś się, bo jeszcze nie puszczałem, więc może za chwilę to wrzucimy. Widziałem ostatnio przemówienie Madonny. Właśnie słyszałam, że coś w ogóle fenomenalnego, coś tylko ja tego nie mogę otworzyć więc, dzisiaj. No. Ja zaraz to otworzę. Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. I made my erotica album. And my sex book was released. I remember being the headline of every newspaper and magazine. Się zrobiła cisza. No właśnie, zrobiła się cisza, słuchajcie. Ja specjalnie... To na tyle. Ja obejrzałem... Dziękujemy. Wystarczy, nie ma już nic do powiedzenia. Słuchajcie, no, dobrze, mamy początek nagrania. Ja obejrzałem sobie wczoraj to wystąpienie i tak sobie pomyślałem, kurczę, mamy dwie wspaniałe kobiety w naszym programie dzisiaj. Rozmawiamy sobie o sporcie i tak sobie to, i nagle występuje Madonna i po prostu miałaś gdzieś system. To jest okej. Nie, bardzo dobrze. Ale o. Słuchajcie, Hubert też w międzyczasie stał się też specjalistą od kadru, więc niewykluczone, że uczy się, studiował. Uczy się, tak. Ja próbuję nas już wyrwać z tego klimatu, który przedstawiał film. Może nie wszyscy ten film widzieli, a powinni zobaczyć, jak wygląda amerykański show biznes muzyczny. Tak, Hubert postanowił po prostu być teraz człowiekiem renesansu. No tak! Ale wiesz co, tak po tym nagraniu... Właśnie, jakie są wasze... Ja nie chcę was dopytywać jeszcze szczegółowo, ale co wy sobie jako kobiety myślicie w tym momencie? Jesteście matkami, jesteście młode, jesteście piękne, jesteście artystkami i nagle słyszycie taki występ. Wiesz co, ona ma dużo racji. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że zawsze to na kobiecie jest większa presja. Czy to jeżeli chodzi o rodzinę, czy uprawianie sportu, gdzie wyjście przez faceta, pobiegać sobie, bo zostańmy przy bieganiu. Tak, bo chciałbym żywić, to przenieść tak, po prostu na nasz grunt. Jest traktowane jako coś normalnego, prawda? Bo to mama powinna siedzieć z dziećmi, to mama powinna wszystko ogarnąć, mama powinna przygotować dzieci do szkoły, do przedszkola, zrobić im obiad, posprzątać, całą kupę rzeczy jeszcze najlepiej zadbać o męża, a gdy nie daj Boże coś się nie udaje, to mama jest winna. No i pocieszyć po nieudanym treningu męża jeszcze może. Nie zapominaj o tym. Bo to tego nie słyszałem. Tak, bo kolację była, tak? Natomiast w przypadku kobiety, kiedy kobieta chce realizować swoje marzenia, to jest znacznie trudniejsze. Jest dużo większa presja społeczna, bo bardzo dużo osób nie mówi tego wprost. No część mówi, ale duża część tak sobie myśli. Boże, ma dzieci, ma pracę, dlaczego jeszcze ten sport jej w głowie? Po co to? Przecież jesteś szczupła, dobrze wyglądasz, to po co ty chcesz biegać? A jakieś tam marzenia za tym, żeby zdobywać sukcesy? No w sumie fajnie, ale to może 20-latka robić. Dlaczego kobieta w takim wieku dalej chce podążać za swoimi marzeniami. Ta presja społeczna jest duża i ona jest niekorzystna w kierunku kobiet. Bardzo ciężko jest z tym walczyć. Moją jedyną radą i właściwie rozwiązaniem jest mieć na to wyjebane. Nie ja to powiedziałam. Podoba mi się was. Nie zrobiłem ci szkolenia jeszcze, wiesz? Ale nie, dobrze, że powiedziałaś o kobietach, bo klub
który powstaje. Ale to za chwilę. Będzie miał taką nazwę? Za chwilę. Jeszcze pozostaniemy przy tym temacie, Karolina. Wiesz co, tak dużo powiedziałaś już, że nie wiem, co mam do tego dodać, ale jestem zmiażdżona tym nagraniem Madonny, to prawda. Wszystkie tutaj kobiety pewnie, my obie, te kobiety tutaj dzisiaj, możemy się pod tym podpisać i ja również mogę się pod tym podpisać, co mówi Madonna, że im więcej dostajesz kopniaków w tyłek w życiu, im więcej razy upadasz w błoto, tym stajesz silniejszy i idziesz dalej i zaczynasz mieć ten pancerz coraz twardszy i tak zwaną, u nas to się tak mówi, dupa się staje coraz twardsza po prostu z każdym upadkiem i faktycznie ta siła rośnie i kurczę, no nie wiem, co mam dodać do tego, no to jest fenomenalne, co zrobiła Madonna, myślę, że byłoby profanacją w ogóle cokolwiek dodać do tego, natomiast nie wiem, co mam dodać. Ja jeszcze bym powiedziała tylko jedną rzecz. Ja bym nie chciała narzekać, wiesz, tak, nie chodzi, w sensie takim... Żebyśmy takich, narzekali, albo się... Takiego, nie narzekali, ale wiesz, to dużo kobiet, powiem ci, też właśnie nie idzie w tą stronę, nie ma takich charakterów, jak my mamy, że gruba skóra, idziemy dalej. Wiele kobiet się poddaje, załamuje się i tak naprawdę nigdy w życiu nie zrobi tego, na co by miała ochotę, właśnie przez tą presję społeczną i przez ten przydział ról, który nie do końca powinien tak wyglądać. Wiecie, to chyba dlatego musimy właśnie pokazywać takie materiały kobietom. Musimy same własnym przykładem pokazywać, jak można sobie radzić, chociaż jest również nam ciężko. Mnie też jest codziennie bardzo ciężko i też spotykam się niejednokrotnie z jakąś ścianą i nie mogę pójść dalej, ale po prostu wiem, że nikt za mnie tego nie zrobi po prostu. Muszę zapieprzać z przeproszeniem w ciągu dnia, żeby wszystko pogodzić i ja bym z tego jakby wyciągnęła takie dobre rzeczy. Właśnie to, co powiedziała Madonna, trzymajmy się ludzi, którzy mają dobrą energię, trzymajmy się ludzi, którzy mają, są silni, kobiety, nie wiem, bierzcie z silnych kobiet, patrzcie na nie, obserwujcie, jak sobie radzą, słuchajcie ich. Ale wiesz co, kobiety rzadko są razem, ja to widzę i to jest smutne, szczególnie w Polsce, nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo hejtu jest generowanego przez kobiety w stronę kobiet, bardzo mało jest takiego wsparcia i raczej jest więcej rywalizacji niż dążenia i patrzenia w tym samym kierunku, a to kompletnie nie tędy droga, nie znaczy, wiem. Wiesz, co mówimy, z wiekiem się zmienia pewnie. O tych kobietach, które faktycznie są zakompleksione i siedzą, wiesz, i narzekają, a oczywiście do nich należy ich los i zrobią z tym, co chcą, albo będą siedzieć dalej i narzekać, może tego albo, kopniaka właśnie albo coś z tym zrobią i pójdą za głosem właśnie kobiet sukcesu, w cudzysłowie, tak? Bo sukcesem nie musi być ilość pieniędzy w portfelu, ale sukcesem może być takim jesteśmy, jak myślimy i jak sobie w życiu radzimy. Czyli pójść za takimi kobietami, jakimi nie jesteś. Wydaje mi się, że tak. Ja mogę to powiedzieć, wam nie wypada. W życiu trzeba mieć autorytety, w życiu trzeba mieć inspirację i to jest najważniejsze. I w życiu trzeba mieć pasję i czerpać tę pasję od tych ludzi dookoła. Tak, i tylko że to nie zawsze jest też oczywiście proste. To nie znaczy, że trzeba zostawić tych, którzy sobie nie mogą poradzić, tylko trzeba też jakoś ewentualnie, tylko oczywiście nie można nikogo zmusić, tak, ale można im, nie wiem, jakoś pokazać. No. Tak, tylko że pokazywać, wiesz co, ja na przykład mam przesyt blogów, czy pokazywanie materiałów o tym, jakie to ktoś wiedzie, cudowne, wspaniałe życie. Jak to tak, ja przepraszam, teraz powiem tu, Ania Lewandowska, ciąża celebrytki, wszystko będzie pięknie, wszystko jest idealnie, księżna Kate to samo było, w Anglii po prostu życie idealne, a życia idealnego nie ma. To nie jest tak, że ja nie muszę codziennie walczyć z mężem o to, żeby wyjść na trening, bo często naprawdę mam z tego powodu duże nieprzyjemności. Często to są wybory pod tytułem, czy sprzątnąć mieszkanie, czy zrobić coś dla siebie. Czasami... Czy zadowolić trenera, czy zadowolić męża? Co wybrać? Słuchajcie, wydaje mi się, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby zadowolić tak naprawdę siebie. Może to zabrzmi trochę egoistycznie, ale człowiek ma jedno życie i jakby gdzieś tam musi pamiętać o sobie. No, tak, ale w tym wszystkim, co powiedziałeś, zapomnieć o sobie. Tak, kobiety zapomnieć, mają... ale z drugiej strony pewne obowiązki właśnie ciążące na kobietach. Ja mam trzech facetów wokół siebie, dwóch synów i męża. I naprawdę pewne obowiązki muszą być wykonane. Dziecko musi iść do szkoły, dziecko musi odrobić lekcje, dziecko musi być zadbane i też właśnie trzeba jemu jakieś tam ideały i jakieś prawdy wbić do tej głowy. I to jednak bardziej widzę, że spoczywa po stronie mamy. Tata w każdym momencie się może z tego wymiksować. Tata fajnie. Tata ma obowiązki, tata musi być. Tak, i to jest takie naturalne. Mi się wydaje, że to jest kwestia dobrej organizacji i zarządzania tym tak zwaną firmą, która się nazywa rodzina.
czy jakaś tam, nie wiem, rodzina, no grupa, tak? To, państwo to wydaje nie można się... traktować ja jako firmę i im zarządzać, okazuje, że się nie da, więc rodzina, podejrzewam, że też wymknie się z takich standardów zarządzania. Ale firmy są różnie zarządzane i teraz zobaczcie, właśnie. Są firmy, które są jednoosobowe, są firmy wieloosobowe, średnie, duże, o różnych profilach. I tak samo jest często w rodzinie, no jeżeli mamy priorytetem, ale też z wynikającym często z charakteru, osobowości, nie jest przesiadywanie 24 godziny z dziećmi, nie bycie kurą domową. I ja tutaj nie jestem przeciwko tym mamom, bo ja naprawdę bardzo szanuję i cenię te kobiety, które mają gdzieś to w sobie, że chcą cały czas siedzieć z dziećmi, czują w tym powołanie. Ale wiele kobiet jest takich, chce mieć dzieci, bardzo kocha swoje dzieci, natomiast chce też mieć coś z życia dla siebie. I no, niestety, dochodzimy często do takiego punktu, gdzie musimy coś wybrać. I tutaj się pojawia problem. Nie ma to wszystko z organizacją też tak naprawdę wiele wspólnego, bo w przypadku, kiedy mówimy o jakichś wyjazdach, kiedy ktoś musi tymi dziećmi się zająć w trakcie nieobecności, tutaj nie zawsze jest to takie proste i zdaję sobie sprawę, że wiele osób, które nie ma pomocy rodziny, po prostu przegrywa już na wstępie, bo nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Ale ja zauważyłam, że masz taki ton, bardziej taki, że nie jesteśmy w stanie sobie, właśnie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Trzeba tylko przeorganizować swoje myślenie w głowie. Jesteśmy w stanie naprawdę zrobić dużo. To jest oczywiście bardzo trudne. Ja nie jestem jakimś niepoprawnym optymistą. Wydaje mi się, że raczej mam takie katastroficzne myśli co do przyszłości świata i w ogóle. Natomiast w takich powszednich sprawach codziennych wydaje mi się, że jestem bardzo optymistyczną osobą i oczywiście możemy usiąść i narzekać jak ten, to jest ciężkie, ale zobacz ile razy, nie wiem, użyłaś słowa negatywnego, ciężkie, że coś jest ciężkie, że tego wiesz nie można. Ja chyba doszłam do takiego punktu też w swoim życiu, że zaczęłam być... Być może doszłam do ściany, do takiej, że było wszystko fajnie, pięknie, dzieci chodziły do przedszkola, wszystko dało się ułożyć. W momencie, kiedy syn poszedł do szkoły, nagle pewne rzeczy stały się trudniejsze do ogarnięcia. Pewne rzeczy, taka jest prawda. Dzięki temu podcastowi dowiaduję się czegoś więcej zawodnicy, my nie mamy czasu się spotkać. Ja tobie, Hubert, mówiłem, że ten podcast się czegoś dowiem, więc ja sobie odwrócę tą kartkę, bo to mam... Słuchajcie, za 10 minut to będzie jakaś wojna. Ja tylko chcę powiedzieć, że ten podcast nie powstał tylko po to, żeby Hubert opowiadał o tym, jak podnosić nogę i przywierać do pośladka, a Andrzej o ruchu ręką w wodzie, tylko żebyśmy poruszali ważne tematy, które toczą się wokół życia, wokół sportu i wokół naszych aktywności. Dlaczego ja mówię o tej kobiecie? Właśnie, no? Bo to moje pytanie jest do tego. Czy twoim zdaniem zatem, skoro już tak jesteś zniechęcona, nazwę to w cudzysłowie, czy może kobiet w ogóle nie trzeba namawiać, bo jak kobieta już się po prostu zagłębi w tą rodzinę, jest tak upupiona, może jej nie zachęcać, może faktycznie... Nie, absolutnie nie zachęcać, tylko wiesz co, ja tutaj chciałabym walczyć z pewnymi stereotypami, bo... Jesteśmy też od tego. Zobacz, dlatego jesteśmy feministami. Właśnie, w rodzinie często jest coś takiego, że jak teściowa za często musi się zająć dziećmi, to ona nie powie, że jej syn nie daje rady, dlaczego nie siedzieć z dziećmi, tylko ta wyrodna matka znowu musi pracować, została dłużej, czy gdzieś tam poszła. Ale to jest dziedzictwo naszej, to jest dziedzictwo kultury. No trzeba mieć jaja. Trzeba mieć jaja. Oczywiście, ale wiesz, dochodzisz w pewnym momencie do takiego momentu, kiedy mówisz, ja naprawdę chciałabym stąd uciec. Dlaczego ja właśnie nie mam tych 20 lat, nie mam obciążeń? Ale dobrze, bo wtedy właśnie ta ściana powoduje, że zaczynasz zmieniać swoje życie, zaczynasz zmieniać swoje nawyki, zaczynasz zmieniać swoje myślenie. Karolina, ty też doszłaś w pewnym momencie swojego życia do takiej ściany związkowej. Przebranżowiłaś swoje życie, pozmieniałaś różne rzeczy. To było stosunkowo niedawno, teraz coś radosne. Ja wam mówiłem, że Hubert jest teraz blogerem lifestyle'owym, więc są troszeczkę lepsze. Wcześniej ciebie nie znałem, poznałem 3 lata temu na balu w Legnicy i chciałem cię zapytać, jakby, no bo sobie poradziłaś rewelacyjnie, jesteś uśmiechnięta, radosna, zaczęłaś uprawiać sport, świetnie ci to wychodzi, powiedz... Też mam córkę, może nie trójkę dzieci, ale jedną, tak, ale bardzo, bardzo energetycznej. Powiedz, jak to wszystko się ułożyło, jak ty sobie z tym wszystkim poradziłaś, co ci dało siłę po tym pierwszym takim, no nie można powiedzieć no nieudanym, ale no gdzieś tam niezgodnym jakimś życiu?
Wiesz co, mi się wydaje, że ja tak i w tym roku też miałam taką ścianę, jakby taką, wiesz, taką związaną jakby z jakimś tam moim życiem osobistym i też jakimś tam, może nie chcę się tutaj jakoś za bardzo odsłaniać, ale miałam trochę problemów też zdrowotnych i tak dalej. I wiesz, poczułam w pewnym momencie teraz, jest końcówka roku, to jest taki mega ciężki dla mnie czas, po całym roku takiego zapieprzania, nawet treningów, które są oczywiście dla mnie formą relaksu i odpoczynku, ale mimo wszystko też męczą nasz organizm, mój organizm i tak dalej. Pod koniec roku czuję się taka naprawdę totalnie wyjałowiona i totalnie jakby taka, wiesz, cała w emocjach i to się gdzieś odbija właściwie te emocje i ten stres na tym moim zdrowiu. I poczułam właśnie teraz w tym roku, w tej końcówce roku taką ścianę i właśnie dlatego jestem tak nastawiona, wiesz, bo ja sobie postanowiłam, że nie, ja nie mogę siedzieć i po prostu myśleć o tym, jak mi jest ciężko, bo ja zaraz będę przyciągać wszystkie ciężkie rzeczy, kolejne ciężkie, rozumiesz, to jest taka reakcja łańcuchowa. Ja miałam 10 miesięcy strasznie intensywnego życia, gdzie właściwie na myślenie czasu nie miałam. I ja mam tak samo, słuchaj. I teraz przyszedł listopad, grudzień, kiedy ja musiałam odpocząć od sportu, wyleczyć kontuzję, doszły jakieś choroby. Dobra, i nagle ja się okazało, tak, że w tym okresie, kiedy właśnie ja mam więcej czasu, mój organizm przestaje chcieć walczyć. Że jest coś takiego, że kiedy ja jestem na pełnej mobilizacji, jestem na obrotach, jakoś wszystko sobie składam. Natomiast w momencie, kiedy teoretycznie miałabym się zregenerować, miałabym poczuć się lepiej, przychodzi jakiś taki kryzys, trochę też egzystencjonalny, trochę związany pewnie z porą roku. Ale to jest związane z twoim zmęczeniem i ogólnym osłabieniem. Być może przesadziłaś, wiesz, z tymi aktywnościami, bo ja wiem to po sobie, ja mam dwójkę dzieci, moja żona jest aktorką i wokalistką. Nasza córeczka ma rok i 3 miesiące i ja wiem, ile to jest pracy, ponieważ my jesteśmy bardzo aktywni zawodowo i jest babcia, jest ciocia i babcia i ciocia pracują po prostu na cały etat, od rana do wieczora, żebyśmy mogli się realizować. Marta wydaje płytę. Jak przyjeżdżałem na wieczorę, to małżonka trenuje, Daniel chodzi z dziećmi po parku, to nie są... To nie... Słuchaj, ale my to samo mamy, wiesz, jakby moje dziecko, żebym mogła zrobić trening na przykład, to zabieram moją Maryśkę na rower czy na rolki, zwykle na rower. Marysia ma prawie 6 lat, więc jakby wiesz... Już bardzo wymagająca. Tak, tak. I to jest bardzo, wiesz, takie ruchliwe dziecko potrzebujące bardzo dużej ilości ruchu. I atencji. I atencji. I jest w takim wieku, że ja mogę ją posadzić na rower i możemy spokojnie taką dyszkę sobie zrobić tak? I dla mnie dycha, wiesz, takiego treningu biegowego to jest naprawdę bardzo fajny trening i jeszcze do tego z dzieckiem moim, wspólnie spędzony czas. A może kobiety, które właśnie mają... To jest super, jak ma jedno dziecko, ja przepraszam, że to powiem. Oczywiście, to jest taka różnica. Ja pamiętam, jak właśnie było jedno, nie było żadnego problemu. Naprawdę to była czysta rodzicielska przyjemność. W momencie, kiedy masz dwójkę dzieci i tych interakcji jest strasznie dużo, jest różnica wieku i musisz zapewnić co innego starszemu, co innego młodszemu, bo starszy jeździ na rowerze, młodszy jeszcze nie, bo starszy już chce iść do kina, młodszy jeszcze się do tego nie nadaje, bo starszy potrzebuje kolegów, a młodszy no to jeszcze jakiś tam dzidziuś i przytulanie bardziej. I nagle okazuje się, że naprawdę to, ile ty potrzebujesz włożyć w to macierzyństwo energii, kosztuje cię dużo. I kiedy nagle wysiada jakieś ogniwo z rodziny czy z pomocy, bo komuś też się. Jesteś uziemiona kompletnie. Albo uziemiony, tak? I człowiek nagle zaczyna się frustrować, no bo przecież pracuje na pełen etat, przecież chciałabym trenować, przecież chcę spędzać ten czas z moimi dziećmi, ale chciałabym, żeby mi pomógł ktoś tam A, B, C. Chciałabym, żeby jakoś to było, a to zima. No jeszcze latem to dzieciaki sobie pójdą na rower, jakoś to wszystko wychodzi. A tutaj przecież tak, jest od razu ciemno. Co robić z tymi dziećmi? Przecież nie włączę im telewizora, żeby cały dzień siedziały przed telewizorem. Coś trzeba pomyśleć. To co, ja pójdę na siłownię, no to co one, zostaną same? Czy są jakieś zajęcia, żeby dzieci miały w tym samym czasie co rodzice? Raczej nie. Ja już myślę o tym, żeby ściągnąć moich rodziców do zarządzania właśnie. Więc jeszcze dokończę. Może zamiast powinniśmy organizować jakieś takie grupy osiedlowe z samopomocy. To by było wspaniale. Jesteśmy wszyscy odgrodzeni. Kiedyś chodziło się do sąsiadów, kiedyś chodziło się do znajomych i nie było problemu, że ludzie się zajmują na zmianę dziećmi. Teraz jest jakiś taki opór. Wszyscy są odgrodzeni. Tak. I tutaj, wiesz, nie może być żadnej... Bo wszystko jest od razu patologią, prawda? Jak dziecko samo lata, jest patologia. Hubert, ci śmieje, bo jeszcze nie ma dzieci. Wszystko przed nim. Słuchajcie, bardzo fajną rzecz na przykład u mnie zorganizowały mamy w przedszkolu mojej córki, że w piątki dziewczynki chodzą wszystkie na przykład na basen i po basenie jakaś mama, w piątek zawsze to się zmienia, zabiera wszystkie dziewczynki do siebie. To jest
siedzą tam 4 godziny, a pozostali rodzice mają piątek wieczór na załatwienie spraw, na coś, na zrobienie coś. To się zmienia, tak? Każdego, każdy piątek jest każda jakby inna rodzina, inna mama. I to jest bardzo fajne. To jest jakiś tam jeden z jakby z jakichś tam pomysłów, tak? Myślę, że takich pomysłów można by było jeszcze dużo jakby nawymyślać, no ale wiecie, znowu tak chciałam pozytywnie tutaj. A nie, my jesteśmy po to, żeby ten świat rozjaśniać. Chciałabym tak powiedzieć, tylko że zastanawiamy się nad takimi rzeczami, wiecie, które są tak naprawdę cudowne. Jesteśmy wszyscy zdrowi. Właśnie nikomu z nas nic nie brakuje. Wiecie, no, na świecie się dzieją teraz naprawdę koszmarne rzeczy i my rozmawiamy o jakimś luksusie, tak naprawdę, o którym się nie śni nawet w najmniejszym stopniu, wiecie, dzieciom czy ludziom w niedalekiej odległości tak naprawdę stąd, tak? I my się zastanawiamy, czy zrobimy trening, czy nie. I kiedy, w jakim czasie pobiegać, a kiedy nie pobiegać. Wiecie, no, wiesz co, ale to jest wydaje mi się, że pytanie o realizację swoich marzeń, bo zobacz, ty zawodowo się realizujesz, prawda? Robisz to, co lubisz, zakładam, jesteś szczęśliwa. Ja też wydaje mi się, że robię to, co lubię i próbuję się realizować również w sporcie, co jest dla mnie bardzo ważne i wtedy się czuję szczęśliwa. Natomiast wiele osób, właśnie nawet tych, o których mówisz, ja tutaj nie chcę teraz, wiesz, sięgać do Aleppo czy jakichś tam rzeczywiście dramatów, które się rozgrywają na świecie, ale jest wielu ludzi, którzy po prostu boją się wyjść poza schemat. I tutaj ja bardziej w tym kierunku chcę powiedzieć, że kobiety powinny naprawdę próbować walczyć o swoje i być może właśnie w kobietach siła, żeby próbować razem sobie pomóc, bo mężczyźni nas nie zrozumieją. Jak to jest? Przepraszam, że powiem, ale... A co my tu robimy? Wiesz co, my też jesteśmy po to, żeby... Empatia wśród mężczyzn to rzecz dość rzadka. Oczywiście. Nie słyszałem tego, wiesz? Nie słyszałem tego. Ale wiemy, że tego nie słyszałem. Trenerów się zdarza. Tak, natomiast wiesz, pewne rzeczy nie zrozumie mężczyzna, zrozumie tylko inna kobieta, ale trzeba się otworzyć. Ale niech się stara. Tak. Po to też jest nasz program, bo my sobie poruszamy, każdy z nas ma inną historię, jest nas trzech prowadzących. Czy jest w ogóle z takiej sytuacji wyjście? My rozmawiamy też tutaj po to, żeby jakby uciec z tego, od tego szaleństwa, które się dzieje, wiesz, i w mediach, i na świecie, i w Polsce, żeby być więcej takim lokalnych takim społeczności. Małym... Właśnie tak, ja pójdę w tym kierunku, bo zobaczcie, kiedyś ja no nie chcę za bardzo mówić o swoim wieku, ale już też... Nie ukrywasz tego po prostu. Nie ukrywam tego, tak. To dlatego, że jest mi smutno, że w lutym przechodzę do kategorii weteranów. To tak się pięknie po polsku nazywa. Tak. Co ty mówisz? Tak. Niestety sportowcy bardzo szybko przechodzą. W lekkiej atletyce 35 lat to jest weteran. Także będę weteranką. Nie wiem, no jak to słyszę, to ja już się czuję po prostu... Nie wiem, może dlatego ten kryzys teraz... Powinnaś kończyć. Zobaczcie, tak, zobaczcie, jak kultura i w ogóle zwyczaje sportowe i jakby społeczne są oprawcze dla nas. Bo nagle jesteśmy młodzi, czujemy się młodo. Słuchajcie, zobaczcie, jak ten system nas jest oprawczy wobec nas, bo tak jesteśmy, czujemy się młodo i tak dalej, nagle stajemy się weteranami. Dużo za wcześnie. I nagle, ale jak to? Ale są przy tym jakieś ulgi? Nie wiem, właśnie. Jakaś wiesz, pomoc? Można zostać mistrzem Polski na przykład weteranów, tylko tyle, że zobacz, jak to brzmi. No, dziecko. Prestiż jest tego słaby, chociaż ja oczywiście, wiesz, w przypadku tych wyższych kategorii 60-70 lat, no to bardzo szanuję, to ma jakiś sens, ale 35-latek... To poczekaj, kim oni są w takim razie? 60 plus to są, nie wiem... No to weterani, ale już... Takie zombie są już... Legendy legend, po prostu to... Nie, to jest wspaniałe, że ci ludzie uprawiają sport i że właśnie chcą dalej się w to bawić i w to iść. Natomiast no, 35 lat to nie powinien być dźwięk, kiedy stajemy się weteranami, ale jak gdyby odchodząc od tej tutaj kwestii wieku. No, mamy teraz takie czasy, że ludzie odsunęli się od siebie. Tak. Jest bardzo mało przyjaźni, nawet wśród biegaczy. Często się widzimy na zawodach, mówimy sobie cześć, trzy słowa. Mamy znajomych na Facebooku, kilka tysięcy, prawda? Z każdym się gdzieś tam widzieliśmy na starcie jakiegoś biegu czy na mecie. Za bardzo nie wiemy, kim jest. Przeczytamy czasami coś, co chciał nam powiedzieć na Facebooku, bo umówmy się, Facebook jest medium, którym przekazujemy to, co chcemy przekazać. Napompujemy się kilkoma notkami blogerów biegowych, tak. Jesteśmy leciutko napompowani, później wychodzimy na zewnątrz i ten balonik się pozbawia powietrza i jest smutno. A brak jest nam przyjaźni, brak jest tego, żeby usiąść z ludźmi, porozmawiać, zapytać się tak naprawdę, nie spieszyć się, nie robić tego. Przychodzę na trening i chcę zostać chwilę, porozmawiać z ludźmi, którzy są podobni do mnie. Chcę poznać ich problemy,
ale być może jak ich poznam lepiej, to się nagle okaże, że na zawody możemy jechać razem, że jadą jeszcze inne dzieci, że sobie pomożemy, bo ktoś tam nie startuje, ktoś się nimi zajmie, a może się znajdą przyjaciele, którzy są w podobnej sytuacji i nagle rozwiążemy... Wejdę w ci w słowo. Czy to oznacza, że twój nowy projekt, żeby mnie przekręcił, Adidas Runners Warsaw właśnie powstał między innymi w tym celu? Wiesz co? Żeby wpaść sobie właśnie i nie wiem... No właśnie, po co się tu przychodzi do tego miejsca, powiedz? To miejsce, to będzie wyjątkowe miejsce. Ono zacznie działać 9 stycznia. O, to może przejdziemy z kamerą na premier. To już wiadomo, że będzie dla kobiet nastawione danie. Żebyś miał świadomość. Ty nie jesteś mile widziany, bardzo mi przyjdzie. Mile widziani są wszyscy, natomiast no, ja mam też tak mocno takie prywatne tutaj chęć tego, żeby jak najwięcej kobiet zainspirować do tego, żeby tam przychodzić. To nie będzie miejsce tylko ćwiczeń. No to oczywiście jest sala treningowa, to będą treningi, przynajmniej dwa zorganizowane dziennie, prowadzone przez trenerów, ale to będzie też miejsce, w którym można sobie usiąść, napić się kawy, soku, porozmawiać z ludźmi, wygodne fotele, kanapy, hamak, stoliki, książki, można po prostu się wyciszyć, można pograć razem w piłkarzyki, w szachy, w cokolwiek, można zostać tam chwilę dłużej, czyli przestać pędzić. Tak naprawdę no, moim celem jest to, żeby ludzie, biegacze poznali się, żebyśmy stali się przyjaciółmi. Wiadomo, nie wszystkich będziemy lubić. Słuchaj, to może namówimy Dominikę, żeby nas zaprosiła, to przyjdziemy z kamerą i tam nagramy jakiś odcinek live. Ale słuchajcie, ja chciałabym powiedzieć, że to jest ciekawe, co mówisz, bo ja akurat takiego środowiska biegowego nie znam aż tak bardzo. Ale dlaczego nie jak znasz? Na przykład... Dlatego, że twój kosa to cię tak izoluje, że w jakiś sposób to nas to środowisko poznać. Chciałabym powiedzieć, że... To generalnie jest, wiesz, twój pejs, mentor, tego nie wybaczy. Twój pejs, mentor, nie wiem, trener, narzeczony. Ale poczekaj, bo wszystko. Ja się bardziej, że tak powiem, w środowisku, wiesz, triatlonowym obracam. Ja rozumiem. I wiesz, to jest bardzo ciekawe, że to środowisko triatlonowe jest jednak trochę inne jakby od tego, o którym ty opowiadasz, bo mi się wydaje, że jakby w tym środowisku, nie mówię u nas, bo jakby wiesz, no ja też jestem totalnym amatorem triatlonu i robię to, jestem tak zwaną maskotką, jak zawsze nazywam różnych zawodów. To bardzo są takie, wiesz, to bardziej seksistowskie? To no, ale wiesz, no... Nie, no żartuję. Na czasie są maskotki, teraz TVN odpala maskotki. Tak, tak. Słuchaj, no jest tak, że ci ludzie tak się wspierają i tak ze sobą ciągle podróżują wszędzie. Są taką grupą bardzo mocną, która się tak bardzo mocno trzyma i wiesz, i przez długi czas się trzyma, przez lata. Wiesz, to jest to trochę bardziej hermetyczna grupa. To jest coś takiego, jak 10 lat temu byli biegacze, było ich 300-500 tak. osób, oni się trzymali razem. Ja szłam na zawody, ja wszystkich znałam. W tej chwili, wiesz, jeżeli chodzi o bieganie, jest to sport tani, umówmy się, każdy może biegać. Bardzo masowy, no bo to mówimy o kilkuset tysięcy praktycznie biegających osób w Polsce. A triathlon też są duże przygotowania, te rowery, strefy, pieniądze, przygotowania właśnie. Są obozy, które bardzo integrują. Wiesz, to są też na przykład zajęcia na pływalni, integrują które są troszeczkę inaczej. Integrują bardzo, tak. Nie no, prawda. Zdecydowanie. Środowisko biegaczy jest nieco większe, nieco bardziej zróżnicowane. I tutaj chyba się pojawia ten problem, ale właśnie no, starajmy się go rozwiązywać, bo ja wiem, że istnieje wiele lokalnych biegowych społeczności i one mają się świetnie, ale wciąż za mało, wciąż jest miejsce na to, żeby takich społeczności było więcej, żebyśmy byli ludźmi, żebyśmy chcieli być ze sobą w realu, żebyśmy wyłączyli się od tych wszystkich mediów społecznościowych, które są fajne, ale które nie mogą być naszym życiem. Żyjmy tu i teraz. A bardzo często kradną to życie. Tak. I stają się bardzo takim nieprzyjemnym uzależnieniem. Ale ja chciałabym powiedzieć, że te media społecznościowe odgrywają też bardzo ważną, bardzo często bardzo ważną funkcję. Bo na przykład, słuchajcie, tak jak ja prowadzę swój fanpage czy Facebook, no ale mówimy tutaj o fanpage'u, wrzucam czasami jakieś newsy z treningu i tak dalej. Pojawiam się potem na jakichś imprezach, robię te zawody, przebiegam tę metę, czerwona, no spuchnięta cała i w ogóle obolała. I potem się odzywają do mnie panie na Facebooku czy na fanpage'u i piszą, że dzięki pani po przeczytaniu jakiegoś tam wywiadu czy zobaczeniu jakichś tam zawodów pokibicowałam, sama zaczęłam biegać. I teraz biegam już po 10 km co drugi dzień i w ogóle startuję w 10-kilometrowych zawodach biegowych i w ogóle życie mi się odmieniło. I wiecie, naprawdę coraz więcej takich dostaję takich listów. I wiesz, że potrafi czasami taki facebookowy news czy taki post natchnąć kogoś do działania. Wiesz, wiem, oczywiście nie należy przesadzać. Wiesz, jakby jestem bardziej w tym środowisku i ja wiele osób też zainspirowałam do rzeczy. Może troszeczkę bardziej
już zaawansowanych, bo nawet wspominałem Kubę Wesołowskiego, który jak się dowiedział, że przebiegał 100 km rok temu, to nagle stwierdził, że on też je przebiegnie i mu się udało w tym roku. Poprzez też fajną dziewczynę, niejaką Gosię, która w tym roku wygrała w Kaliszu właśnie bieg na 100 km wśród kobiet, napisała do mnie nagle: Dominika, ty przebiegłaś, czy ja w ogóle dam radę, czy ja bym mogła? No i ja tak motywowałam, że dasz radę, że ten. No i dziewczyna przebiegła, zrobiła fantastyczny czas, wygrała te zawody i strasznie dużo pozytywnych emocji. Ja widzę, że ona będzie kiedyś świetną biegaczką. Takich ludzi jest bardzo dużo, ludzie piszą i rzeczywiście wiele osób potrzebuje wsparcia, ale mówiąc, nie fokusujmy się tylko na mediach społecznościowych, mam na myśli to, że ceńmy bardziej te chwile, kiedy jesteśmy z ludźmi, a z mediów korzystajmy po prostu rozsądnie, bo... Na przykład udostępniając nasz podcast, na żeby przykład, to, o czym rozmawiamy, dotarło i do jak największej ilości kobiet, mężczyzn również, żeby jednak wśród panów, tu mówię do Huberta, bo Hubert dopiero od niedawna łapie taką świadomość, się chłopak ożenił i w ogóle dzieci jeszcze nie ma, żeby panowie łapali większą świadomość tego, co, jak wygląda życie. To może zachęćmy Huberta jednak do tego, dokładnie. Bo tak dużo dzisiaj usłyszał rzeczy, które są przerażające. Hubert ma długi start, on wiesz, to musi przeanalizować, to troszkę potrwa, wiesz, bo u niego tak w styczniu mniej więcej powie: o! Nie, ale na całe szczęście, że mam długi start, bo inaczej bym działał pochopnie, wiesz, mogłoby to się ale skończyć. Ale wiesz, są te rekordy w maratonie, w biegu z wózkiem, etc. To wiesz, on myślę, że pójdzie w tą stronę, żeby się realizować jako taki aktywny tatuś. Hubert będzie na dwa wózki może nawet. Być co? Może, tak, mógłbym na dwa wózki. No, oby tylko nie na dwie sąsiadki rodziny. Sąsiadki wózek weźmiesz, wiesz, swój sąsiadki. Oby nie na dwie rodziny. No właśnie, rodziny patchworkowe mają jeszcze więcej wyzwań. Nie, ale ja chciałem zapytać Karolina do ciebie. Bo ja ci nie odpowiedziałam na twoje pytanie. A nie, to do tego wrócimy, wiesz, do tego wrócimy. Sprytnie wybrnęłam. Na noże jeszcze popatrzymy. Ja chciałem zapytać o obozy. Na kosy chciałeś powiedzieć. Powiedz mi, na kosy i na noże, tak, na kosy i na noże. Ale gdzie był twój pierwszy obóz triatlonowy? Nie w Rumi czasem? Nie, na Majorce. Opowiedz, jak to mój się pierwszy obóz, mój pierwszy obóz triatlonowy był się na Majorce. Wówczas wyjechałam naprawdę ze świetną ekipą ludzi, którą do dzisiaj mam gdzieś tam wokół siebie. Prowadził mnie wtedy Piotr Netter, mój trener. Do dzisiaj się kontaktujemy i w ogóle nasza, jest taka fajna relacja między nami. No, wiesz, no to był bardzo dla mnie... To był taki moment, który odwrócił moje życie o 180 stopni, można powiedzieć. Ten obóz triatlonowy, który... I w ogóle... 3 lata temu, 4 lata temu? Tak, to był 2014 rok, 3 lata temu. I w ogóle jakby ten program ambasadorski wtedy wówczas dla mnie okazał się naprawdę takim totalnym zwrotem akcji w moim życiu. I to jest właśnie a propos twojego poprzedniego pytania. Tak, to jest coś, czego pewnie na to, co długo czekałam, i to jest to, że znalazłam dla siebie w końcu ten czas. Znalazłam coś dla siebie w tym życiu. Znalazłam coś, co mi pozwala spędzić jakby sama ze sobą czas, ale też z innymi, bo to też są grupowe treningi, fajne spotkania. I coś, co mi daje po prostu, wiesz, no takie, jak to się mówi, coś, co wentyluje tak jakby, wiesz, trochę moją głowę i myśli, i umysł. I natknęło mnie to do wielu rzeczy, tak, do właśnie takiego pozytywnego patrzenia na sprawy, na widzenie, wiesz, do zobaczenia tych dobrych stron, nie tylko właśnie skupiania się, bo miałam taką tendencję skupiania się na złych rzeczach i na tym, żeby właśnie widzieć w tych czarnych kolorach rzeczy, wiesz, i przyszłość i tak dalej. No więc teraz robiąc treningi, uprawiając sport i tak dalej. Oczywiście ja robię to, powtarzam, amatorsko i to są naprawdę dystanse, które są w ogóle nieporównywalne do waszych, ale to jest też ja, wiecie, no człowiek, że tak powiem, amator. Ja mówię, jak to jest mi, takiemu człowiekowi, nie zawodnikowi, potrzebne do życia. I tak samo mówię, że to jest wszystkim nam potrzebne do życia, tak? Jakikolwiek sport, jakakolwiek forma aktywności. Hubert podczas jednego z podcastów powiedział, że uprawianie sportu jest jak mycie zębów. Że się o tym nie myśli. Słuchajcie, ja tylko przytoczę takie kilka, pozdrawiają nas wszyscy, słuchajcie, nasi widzowie. Andrzej pozdrawia nas z dołu i mówi, że tak się to zajebiście ogląda, że żałuje, że go nie ma, ale my wiemy, że ma trudną sytuację, więc Andrzej, ściskamy cię, wszyscy tutaj. Tak, moja małżonka pisze, żebym tak nie narzekał i tak nie safandulił, także przepraszam. Karolina, zamieniłaś... Ja przepraszam. A ciekawe, co Kosa napisał, że jestem taka pozytywna dzisiaj. A przyjdę do domu i będzie znowu to samo. Tak, znowu to samo. I znowu narzekanie. Nie ma obiadu, treningu nie zrobiłaś, tylko podcast, masakra. Zamieniłaś... Ja już wszystko zrobiłam, już mam prezenty, mam swoją choinkę, jestem przygotowana, mam upieczone pierniczki. Kto się tym zajął, ty czy...
Nie mogę. Nie, razem wszyscy robiliśmy to. Karina, wszyscy Pecki, wspólnie. Bo ja cały czas będę pił do tego wcześniejszego czasu. Zamieniłaś noże, czyli serialowy teraz na noże twój były małżonek, na kosę. A wiedziałem, że będzie... Powinieneś dla Bauera zacząć pracować. Ale... Redakcja na żywo. Powiedz mi... Halo, redakcja na żywo, życie na gorąco. Przyjaciółka, nie, to jest nasz rekord. Powiedz mi, czy Zieliński uprawiał sport? O Boże! Hubert, no zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, naprawdę. Spokój się! No tak, tak, uprawiał. Uprawiał. Opowiedz coś więcej. Razem trenowaliście. Ale czy już wtedy to wszystko gdzieś tam się sportowo zawęziło? Zamieniłam noże. Słuchajcie, mamy chyba jakieś kłopoty. Słuchajcie, mamy chyba jakieś kłopoty z emisją. Zerwał nam się sygnał. Może powiem tak, jest teraz bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I tyle. I tyle. O, rozumiem. A kosę poznałaś na obozie treningowym? Kosę poznałam, tak, słuchaj, na Majorce poznałam go, tak, tak, tak. Czyli jednak te obozy triatlonowe... Kosa wykosił, kosa wykosił. Ja wam powiem coś takiego, ja raz w życiu startowałam w triatlonie i skończyło się to drugim dzieckiem. I od tej pory się boję tego triatlonu strasznie. Już wtedy odeszły ci wody. Nie no. Słuchaj, Hubert, no cały czas ja się muszę wysłać na szkolenie, słuchaj. Na szkolenie. Szkolenie z bycia, wiesz, redaktorem lifestyle'owym. Tak jest. Na żywo, gala. Ale on jest skuteczny, wiesz? On jest naprawdę skuteczny. On tak, ciśnie, to zaraz jakieś z pudełka CV dostaniesz propozycję na pewno. Ale też, żeby miał przysposobienie na życie w rodzinie. Wiesz, najpierw jest triathlon, a później są wody, później po 9 miesiącach. Nie, to bywa, nieraz wody odchodzą szybciej. Tomek Czechowicz, pozdrawiamy. Nie daj sobie wmówić, że ciąża trwa inaczej niż 9 miesięcy. Czasami może być coś wcześniej, ale nie daj sobie mówić, bo to znaczy, że nie twoje. Ja używam, żeby nie było. Słuchaj, no mi media kiedyś przepisały ciążę, która trwała kilka lat chyba bodajże, także spokojnie. No. Ale to jest tak zwana ciąża medialna. To jest jakaś afrykańska chyba ciąża, słuchaj. No tak, może być. Jakaś może, wiesz, tak, ale miałam taki post kiedyś. Słoniowa, tak, afrykańska. Że ja wpadłam na planie filmu właśnie a propos takich newsów ciekawych. Już się przestraszam, że wpadłaś na planie filmu. Wpadłam na planie filmu, tak. Myślałam, że wpadłam moja córka planie urodziła filmu, się, tak moja córka urodziła się po chyba półtora roku, więc jakby moja ciąża trwałaby półtora do dwóch lat. No słonięce, tak. Także to ciekawe media tutaj newsy potrafią wygenerować. Także uważaj. Uważaj, o co pytasz. Wszystko sprawdzone. Uważaj. Wszystko sprawdzone. Źródła wiarygodne. Słuchajcie, ja tutaj, korzystając z tej maleńkiej Luftpauzy, chciałem się zwrócić do naszych widzów, może pokażę Huberta, bo słuchajcie, ekspozycja na markę i branding u Huberta musi być duży. Hubert, Adidasa, żeby bardziej wyeksponować, z szacunkiem do marki. O, bardzo dobrze. Słuchajcie, ja mogłam wziąć 4F, no nie wziąłem. No właśnie. Nie. Słuchajcie, przy tym stole, słuchajcie, przy tym stole łączą się wszystkie brandingi, marki, wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną. Wszyscy gramy do jednej, nie chciałeś, żebym ci zrobiła konkurencję. Naprawdę wszystkie inicjatywy dla biegaczy są super i dobrze, że się tego dzieje coraz więcej, bo to znaczy, że więcej osób będzie biegać, więcej osób będzie uprawiać sport i miejmy nadzieję, że nasze dzieciaki też będą uprawiać sport i społeczeństwo znów stanie się bardziej zdrowe, nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, bo tak naprawdę ja mam wrażenie, że ja biegam przede wszystkim dla głowy, a cała reszta jest gdzieś tam drugorzędna. Ciało i... Potem, ale to my już kończymy, bo taka mowa poszczególna poszła. Nie, ale powiedz, o, Dominika jeszcze może znał. Słuchajcie, jak Karolinę zobaczyłem właśnie na balu z takim nosidełkiem, z małym pięknym pieskiem, to mnie zainspirowało i moją jeszcze wtedy narzeczoną do tego, żeby tego psa nabyć. Dzwoniłem nawet do Karoliny. Ja mam psa, czyli nawet jakby drugie dziecko. Nawet do Karoliny pisałem, tak, dostałem informację, gdzie można. Poszukaliśmy, mamy pieska. Karolina, czy naprawdę ten pies? Takiego tak, mamy Maltańczyka, dokładnie, małego białego. I pytanie jest do ciebie, czy ten pies jak sobie wytrzymuje radzisz? Treningi? Jak... Czy on z tobą trenuje? Bo wiem, że mu jest sprinterem. Nie masz go w kieszeni, wiem, że, nie, wiem, że mu jest sprinterem i długich treningów nie wytrzymuje. Czy zabierasz go z sobą na treningi? Nie. Jak on funkcjonuje? Bo ty mój jesteś cały czas sprinterem. Z kosą. Co robi wtedy pies? Ale wiesz co, ale nie da się go do plecaka włożyć? Słuchaj, ja to bardzo fajnie rozwiązuję. Biorę go oczywiście do mojej torebusi wszędzie, gdzie wyjeżdżam. No bo co on waży? 3 kg waży? 3 kg, tak. Jak się naje, to waży 3 kg. Jak mu się włosy urosną. Teraz jest troszeczkę ostrzyżony, więc waży mniej. Ale zabieram go wszędzie, tak. No, konsultuję z hotelem oczywiście. To jest piesek, czy można... suczka? Nie, piesek. Bo szukam suczki dla mojego Rico.
Tak, myślałem, że coś zawiążemy tutaj na misji, ale... Słuchajcie, pozdrawiamy wszystkich czytelników kwartalnika Mój Pies i Mój Kot. Ale na następnym podcaście możemy zrobić casting. Szukamy pięknej Maltanki. Hubert Duklanowski szuka Maltanki. Hubertduklanowski.pl. Ale muszę ci powiedzieć, że tak, robię właśnie tak a propos, bo chcę ci dać taką radę. Czasami w hotelach po prostu jest taka miła obsługa, przemiła i bardzo często jest tak, na przykład jak jesteśmy na wyjeździe na zawodach, że obsługa bierze pieska, wychodzi z nim i na przykład przez kilka godzin, jeżeli nas nie ma w hotelu, opiekuje się tym psem. Musieli oglądać serial Hotel 52 bodajże w Polsacie. Wszędzie, słuchajcie, gdzie jestem, to naprawdę te hotele są bardzo wyrozumiałe i przyjmują takie małe pieski, które wyglądają jak świnka morska. Tak. No z uroczego. Dlatego się zdecydowałam na takiego pieska. Jakbyś tam z trafikiem podeszła i powiedziała, proszę, bardzo proszę, tak. Muszę się nim zająć. Nie wiem, czy to było dobre. Słuchajcie, dzisiejszy podcast w ogóle wymknął nam się jakby spod kontroli. To mieliśmy z Hubertem przygotowany. Hubert, nie, ale ja chciałem zapytać. Ale zaczekaj. Ty ciągle... Ale zaczekaj. Ale Hubert jest naprawdę żadne wiedzy. Hubert ma taką tendencję, że jak się zadaje pytanie, bo nagle pan przerywa. Pan. I wchodzi... Hubert, spokojnie. Napij się herbatki. Ja jeszcze poproszę o jedno cappuccino. Już do południa mogę. Po programie, dobra. Wytłumaczę ci wszystko. Ja tu jestem od spraw technicznych i tutaj muszę jakby... Pilnować porządku, ale cappuccino jeszcze poproszę. Cappuccino? Nie, ja... A, chyba, że dla kolegi, tak. Jeszcze szklankę wody. Hubert, zajmij się. Trzeba się nawadniać, prawda? Słuchajcie, ponieważ dzisiejszy podcast nam się wymknął spod kontroli, myśmy mieli przygotowanych wiele pytań lifestyle'owych, jak ci to wychodzi, jak ty to ogarniasz, ale no, Madonna wczoraj po prostu zniszczyła system i już dostaje sygnały od naszych widzek, że oglądały, są pod ogromnym wrażeniem. Widzowie, mam nadzieję, też. Jeżeli tak było, to napiszcie nam o tym. Napiszcie nam o tym na Facebooku, a ten podcast dotrze do większej liczby osób i tak dalej, więc... A, jeszcze jedno pytanie, drodzy widzowie. Czy w ogóle wam się ta formuła podoba? Bo Hubert jest zachwycony. On już kupił sobie kamerę, tak? Różnie. Więc mamy do was pytanie, czy wy chcecie oglądać nas na żywo? No i jeżeli tak, no to dajcie nam sygnał, jakąś łapkę w górę, udostępnijcie to swoim kolegom i koleżankom, a wtedy Hubert obiecał, że zadzwoni nawet do Stevena Spielberga, żeby nam to ładnie wyreżyserował. Dokładnie, w którą stronę to ma pójść? Czy dokładnie. To ma być takie lifestyle'owe, czy jednak bardziej mówić fachowe. O tym, jak właśnie, tym jak to ramieniem pracować, machać, tak, się poruszyć, jak się jaka poruszyć. Kadencja, te wszystkie dokładnie. Sprawy. Dokładnie, więc my tego nie my wiemy, ale szukamy. Tych lifestyle'owych, a chłopcy może nie będą od tych technicznych spraw. Jak przyjdą do klubu zwłaszcza... Adidas Running, no to tam powiem jak rączką ruszyć, no tutaj porozmawiamy. Ale wiesz, no dla niektórych ciekawsze będzie jak zrobić makijaż, żeby przetrwał zawody. Oczywiście. Hubert, ja się do ciebie zgłoszę. 2 kwietnia biegnę maraton w Dębnie, także będę potrzebowała pomocy. Ale wiesz co, ale jak ty się do mnie zgłaszasz, to ja wiem, że od razu, kurde, będę codziennie musiał widzieć twarz Kosy. Nie wiem, czy ja się mogę na to zgodzić, no. On przecież on cię nie puści do mnie w żadnym wypadku, no. Słuchajcie, to... Słuchaj, Hubert, ja nie wiem, jakie ty media czytałeś, naprawdę. Jakiej prasy się naczytałeś, że masz takie... Takie niesprawdzone informacje. Takie niedopozdanie na ten temat, na temat Kosy. Dobre. Ja chciałem zapytać, Karolina, ciebie o... Bo ty nie znałaś języka perskiego. Opowiedz coś o Teheranie, jak tam było, jak tam to funkcjonuje, czy jak tam kobiety funkcjonują. To jest bardzo ciekawe, bo ja na przykład mieszkałam tam dwa miesiące w Iranie, w bardzo dobrej dzielnicy, takiej prestiżowej, która sąsiadowała z bardzo biedną dzielnicą, właściwie z dzielnicą slumsów, gdzie ludzie kupowali za bardzo duże pieniądze wodę. A w mojej dzielnicy pani szlauchem polewała kwiatki na ogródku i nie płaciła za tę wodę. Takie nierówności. I nigdy nie widziałam tam, żeby ktoś ćwiczył, żeby ktoś biegał. No właśnie. Ja nie wiem. To jest bardzo ciekawe pytanie, czy tam mimo, w ogóle jest... Mimo, że jednak zamożni ludzie w tym miejscu Tam chyba nie ma takiej formy, wiecie, joggingu Nigdy nie na Emiraty Arabskie czy na Katar. Nie wiem, weźmy Dubaj, gdzie organizowany jest jeden z najlepiej płatnych maratonów, gdzie jest dużo imprez biegowych, a też jak pytałam znajomych, tam nie za bardzo widać osoby ćwiczące, a już z kobietami to jest szczególnie problem. Ja myślę, że oni ćwiczą, zwłaszcza kobiety. One ćwiczą na pewno w miejscach zamkniętych i do tego... No i totalnie odizolowanych, tylko odizolowanych, kobiety ćwiczą w tym miejscu. Tylko kobiety są trenerkami. Nie ma takiej możliwości, a niestety nie znalazł roboty. Widzisz, na przykład, tylko zostaje w Warszawie. A ty musisz tylko kobiety trenować. Kobiety się dobrze trenuje. Są silniejsze, bardziej systematyczne. Jak nie narzekają, Jak już podejmują decyzję, że to się robią, to robią. Z mężczyznami bywa różnie. Myślimy, tak, robię, oczywiście.
Ale wiecie, na przykład jeszcze a propos twojego pytania, wiecie, bo tam w tej prestiżowej dzielnicy, w której mieszkałam, właściwie wszystkie te wille posiadały baseny. Bardzo piękne baseny, bardzo ładnie przystrojone, zadbane i tak dalej. Z tych basenów nikt nie mógł korzystać, oczywiście oprócz mężczyzn, czyli kobieta nie może korzystać w ciągu dnia z tych basenów. Może skorzystać i wejść do basenu, kiedy już jest ciemno i jeszcze oczywiście w tym swoim całym stroju. Tak, tak, tak. Mogą korzystać. I wiecie, jak rozmawiałam z młodymi ludźmi tam, jakie są ich marzenia? Na przykład oni mówili takie, mieli takie mega prozaiczne marzenia. Na przykład, żeby wykąpać się razem w basenie w ciągu dnia. Na przykład para. Wspólnie. Tak, wspólnie. Albo na przykład, żeby się wziąć za rękę i spacerować. Czyli w Polsce w okresie jesiennym no, mogą cały czas od rana do wieczora jest ciemno. Ale tak, w Polsce, Hubert, w Polsce, widzisz. No. Musieliby najpierw przyjechać do tej Polski. Także naprawdę to są takie różnice i rozbieżności nie do wiesz, zrozumienia przez osoba. Wiesz, tam jest kulturowo ten problem, że ktoś zawsze może donieść na ciebie, co ty zrobisz. I to jest problem. O ile w przypadku facetów nie za duży, bo to zawsze im jakoś ujdzie płazem. Ja pamiętam, jak byłam przez rok na stypendium i było dużo osób, właśnie wyznawców islamu i zawsze było jedno. Okej, okay, oni pili, oni chodzili na dyskoteki, bawili się, wszystko było okej. Okay. W kraju w życiu by tego nie zrobili. Tutaj jest, pytam się o siostrę, a twoja siostra, pozwolisz jej wyjechać? Nie, no w ogóle nie ma takiego gadania. Jak siostra? No w życiu natychmiast bym za nią, wiesz, pojechał i nie daj Boże, cokolwiek by zrobiła takiego, co by godziło w jej godność, że tak powiem. No czyli te nierówności są strasznie duże i... No i u nas i tak, tak, tutaj pozytywnie możemy optymistycznie zakończyć, u nas i tak mamy dobrze. Póki co kobieta dużo może, tylko tyle, że stereotypy cały czas odgrywają rolę i ja nigdy nie nazwałam siebie feministką, i tutaj w przeciwieństwie do was. Może złą feministką bardziej, tak jak powiedziała Madonna. Natomiast, wiesz, nie chciałabym też, żeby kobiety zupełnie uważały, że to faceci powinni rodzić dzieci, nie wiem, że nagle zrobienie rano śniadania jest jakimś wielkim problemem. Nie, to nie w tą stronę, tylko po prostu walczmy o swoje marzenia i starajmy się je spełniać. Tyle. Ja tutaj pozostaję przy temacie lifestyle'u. Oczywiście te marzenia trzeba spełniać i realizować. No, może nie narozrabiam, tutaj uwaga, bo trochę nam butelka w kadr wchodzi, więc ja pokażę Huberta, który właśnie znowu tutaj dokumentuje. Ja sobie przyjrzałem, jestem fanem prasy kolorowej i mam wrażenie, i kobiecej, wróć, kobiecej prasy kolorowej, takie grube L, pani, coś tam. Lifestyle. Bardzo dobrze. Jestem fanem i w ogóle i oglądam. Mam cały czas wrażenie, że ja czytam te same wywiady z tymi samymi paniami, dokładnie na te same tematy. I tak sobie przyjrzałem i tak ostatnio któryś z numerów pani, czy widzę Magdę Cielecką, którą uwielbiam i cały czas mam wrażenie, że za każdym razem Magda w wywiadu mówi: nie litujcie się na mnie, że nie urodziłam dzieci. Chyba czytaliśmy ten sam wywiad. O, wiesz, o czym mówię. Ja, że już jest za późno. Ja miałam takie odczucie, że to jest takie ogłoszenie. Może jednak ktoś mnie przygarnie. Bo ja nie jestem taka zła. No może już jest za późno, ale to taki... Cały czas w tym samym stereotypie, tak? Gwiazdy, która wybrała taką drogę, a nie inną, i cały czas musi się z tego tłumaczyć. Ale wiesz co, bo my oceniamy, a w Polsce to jest w ogóle Jak ty to odebrałaś na przykład? W tym wywiadzie jest jakiś element smutek taki. Faktycznie takiego, ale wiesz, myślę, że to jest taki element jakby... towarzyszący artyście, element taki, wiesz, że trzeba coś z siebie wywalić, żeby się tak poczuć takim artystą jeszcze bardziej. Nie wiem, ten wywiad jest bardzo szczery, ja go czytałam, tak. I on jest bardzo mocny. I ja byłam zaskoczona, że on jest aż taki szczery i zastanawiałam się właśnie, gdzie jest granica tego, co można powiedzieć, a czego już nie należy mówić. Magda jest bardzo tutaj, jest w ogóle świetna w udzielaniu wywiadów i ona znalazła sobie taki swój sposób na siebie. Nie wiem, może jest jej to do czegoś potrzebne, wiesz? Może ona sobie coś tym załatwia ze sobą, nie wiem. Trudno mi to musimy powiedzieć. Musimy Magdę zaprosić do podcastu i Hubert przeprowadzić z nią po prostu wywiad. Ale wiesz, ja myślę, że to jest ciekawe, co ona zrobiła, bo to jest bardzo odważne. Wiele osób, wiele gwiazd, wiele kobiet nie udzieliłoby takiego wywiadu, ponieważ
uznałoby, że to już jest naruszenie jakiejś tam, wiesz, prywatności. Ale może to jest rodzaj terapii tak naprawdę dla niej. I zobacz, tyle osób ocenia. Im bardziej jesteś na świeczniku, im bardziej znana jesteś osobą. To też nawiązuje do tego wypowiedzi Madonny, bo ja poruszam się w tym osób, klimacie. Tym więcej osób cię ocenia i tym więcej osób chciałoby cię widzieć w jakiejś roli. Jak ktoś się wymyka spoza tej roli, to od razu są pytania. I troszeczkę to jest dziwne, ale to jest tak. Masz dzieci, są pytania takie. Nie masz dzieci, są pytania non-stop, dlaczego nie masz dzieci. Wybrałaś taką drogę, masz pytania, dlaczego nie inną. I ciągle, jak gdyby świat, ludzie starają się narzucić nam w ogóle jakieś inne role. A tak naprawdę niech każdy realizuje to, co chce i nie wtrącajmy się za bardzo do życia innych. Jeżeli komuś sprawia przyjemność bycie samemu, a są tacy ludzie, którym to naprawdę sprawia przyjemność, nie starajmy ich się za wszelką cenę nawrócić na rodzinę, wielki dom i 5 psów. Jeżeli ktoś ma ochotę... No i basen, obowiązkowo basen. Tak, i basen. W naszym klimacie. Jeżeli ktoś ma ochotę pomagać biednym i to jest tak naprawdę to, co czuje, że to jest najlepsze i w tym się realizuje, super, niech to robi, nie starajmy się mu narzucać innych ról, które też fajnie gdyby miał. Gdy ktoś jest artystą, być może myśli inaczej od nas. Zaakceptujmy to. Tak, ktoś inny akceptujemy, jest smutowcem. Tylko właśnie na pewno jest... taki smutek, nie chodzi, bo ja też jestem za tym, że każdy powinien wybierać swoją drogę, żebym ja chciał wybrać drogę jak samotnego mężczyzny. Innych, to... Oczywiście to bym o tym powiedział, tylko ja bym zrobił to inaczej. Ja bym nie tłumaczył się z tego, że zrobiłem coś złego, bo wybrałem taką, a nie inną drogę. Tylko właśnie nawiązuje do tego, że wywiad jest szczery i w ogóle, i wiesz, szapoba. Ale mam wrażenie, że Magda musi się czegoś tłumaczyć w ogóle. I przed redaktorem, i przed społeczeństwem. Zobacz, nikt facetowi nie powie, zegar tyka, zaraz wiesz, jesteś za stara, nie będziesz, jesteś za stary, nie będziesz mógł mieć dzieci, etc. A na kobiecie ta presja cały czas spoczywa. To znaczy, widzisz, być może jest tak, że ty zauważyłeś to i ty w ten sposób to odebrałeś. Tak. Być może ona, udzielając tego wywiadu, zupełnie tak nie widziała tego, że to będzie odebrane jako usprawiedliwienie się jakieś. Ale wiesz, mimo wszystko uważam, że to było bardzo odważne i takie kobiety ja też bardzo cenię i szanuję, bo wydaje mi się, że trzeba mówić mocne rzeczy i odważne, bo to też jest przesłanie do pewnej grupy, tak? Mhm. To jest, wiesz, może nie zrozumieją tego osoby, które, nie wiem, są spełnione jakby w tych rzeczach, w których na przykład nim ona nie mogła się jakoś tam spełnić, tak? Natomiast jest też grupa ludzi, którzy podobne życie prowadzą do Magdy i to jest właśnie ta grupa, która ją akurat jakby to dostanie takie wsparcie, tak? Dokładnie. I takie zrozumienie. Chciałem udzielić tego wsparcia od siebie, bo ja to rozumiem i tylko domagam się, nie tłumaczmy się. Dokładnie. Ze swoich rzeczy i ze swojej drogi. To jest jakby dokładnie puenta do tego, bo to odbiegliśmy troszeczkę na tematy lifestyle'owe. A do Magdy Cieleckiej zadzwoni Hubert osobiście i zaprosi ją na wywiad. Przedstawi się jako redaktor miesięcznika Na Żywo i tam Twój styl i gracja. Życie na gorąco. Czy ja mogę? O, teraz bardzo panie proszę. Panie, nawet Ci pokażę w telewizji. Ja? Pomachaj tam, masz tam moda. Nie, Łukasz Remisiewicz napisał bloger Run It Fanpage Blog. Fajny zawodnik, uśmiechnięty facet, że mało przyjaciół wśród biegaczy, znak zapytania. Dzięki bieganiu poznałem mnóstwo ludzi, z którymi jeżdżę po świecie, spędzam czas i nie tylko nic, tylko do tego się odniesiemy za chwilę, tak chciałem wrzucić. A ja oczywiście... Ale ja się z tym zgadzam właśnie. Ja mi się wydaje, że właśnie jest dużo tych znajomości że jest i dużo, przyjaźni. Że tak. Ja też, tylko właśnie jakbym... Że może właśnie... nas słuchacze źle rozumieją. Jest bardzo dużo, ludzie się znają. Tak jak tu jest napisane, jeżdżą, przyjaźnią się. To chyba nam chodziło, Dominika, o inną... Oczywiście to o to też, że w dalszym ciągu jest dużo ludzi, którzy nie mają tych przyjaciół. Oczywiście, jest tak. W dalszym ciągu dużo ludzi, którzy gdzieś chcieliby spotkać i poznać ludzi podobnym sobie, a nie za bardzo wiedzą, jak się do tego zabrać i nie wiedzą, jak to zrobić. To było łatwiejsze kilka lat temu, gdy, tak jak mówię, było więcej kameralnych imprez. No teraz startując na przysłowiowym Orlenie, gdzie masz 15 tysięcy zawodników, no ty raczej znajomości nie są. Są te znajomości, powiedz Karolina, jak ty to łączysz, bo to jest mnóstwo obowiązków, bo jako aktorzy, ty rewelacyjnie sobie radzisz jako aktorka, taniec z gwiazdami, czas honoru, treningi, jak ty to wszystko masz na to czasu? Nie tylko dzieci, wy wspomniałyście nie mam dzieci. Czasu, odpowiem ci tak. Nie masz czasu po prostu na życie prywatne i tylko dlatego rozumiem obecność kosy w każdym możliwym miejscu z tobą. I nie wiem, jak to się stało, czy on tam nie jest za tą sprawą. Powoli zmierzamy do brzegu, To ostatnie takie trudne pytanie Huberta. Słuchaj, wszystko jakoś to, jakoś się da, nie wiem, zarządzanie czasem i zarządzanie, jeżeli ale łatwiej jest, jak masz partnera, który też dzieli z tobą... Tak, wiesz co, wiesz, tutaj muszę powiedzieć, że Krzysiek mnie bardzo wspiera w tym wszystkim i naprawdę mi bardzo pomaga i gdyby nie to, gdyby nie on, na pewno wielu rzeczy bym nie zrobiła i nie zorganizowała, ale on jest też dla mnie inspiracją
do tego, że można wszystko właściwie zrobić, wszystko trzeba, można ogarnąć, tylko trzeba, nie wiem, pomyśleć, tutaj kogoś zapytać, poprosić o pomoc, tutaj zabrać dziecko, zorganizować coś i w ogóle nie ma rzeczy niemożliwych, tak? Wystarczy, nie wiem, poprosić o tę pomoc, wystarczy coś wymyślić, organizować i tak dalej. Bardzo trudne, wiele osób w dzisiejszych czasach nie potrafi prosić o pomoc, a nauczmy się tego, wyjdźmy to prawda, tym, że trzeba prosić ludzie o pomoc. Też chcą nam pomóc, a czasami możemy się tą pomocą dzielić właśnie pomiędzy sobą, pomagać sobie nawzajem, ale jak my nie wyjdziemy, to nikt tak naprawdę, a przynajmniej rzadko tak się zdarza, nie przyjdzie do nas i nie zapyta się, czy my tej pomocy potrzebujemy. Wiesz, no cóż, no jakby teraz mam taki czas, wiesz, że nie mam tak napiętego grafiku, że nie wiem, robię dwa seriale, tak jak było to na przykład w poprzednich latach. Robiłam dwa seriale i jeszcze o godzinie 5.30 czy 22.00 szłam na trening, czy na basen, czy nie wiem, siadałam na rower. Teraz mam troszeczkę tak więcej tego czasu i mogę sobie wszystko oczywiście pogodzić, ale wiesz, im więcej masz czasu, tym więcej rzeczy sobie znowu dodajesz do tego kalendarza, więc ale ty zawsze byłaś zorganizowana. Jako młoda osoba, studiująca, imprezy odrzucałaś, z tego co ja tam widziałem, uczyłaś się, nauka. Do dzisiaj po prostu jest ten sport i tym wszystkim jesteś konsekwentna. Wiesz, czy teraz troszeczkę imprez się jednak pojawia? Pojawia się, ale bardzo rzadko. Wiesz, ja mam takie... Ja nie występujesz na tych dywanach, ciebie nie widzę jakoś tak często gdzieś tam wszędzie, tak brylująco i to jest fajne. No wiesz, to są te priorytety. Trzeba poszeregować się te priorytety. Wiesz, co jest dla ciebie ważne, mniej ważne i w ogóle nieważne. I jeszcze jakby mam coś takiego, że wiesz, no jeżeli są te ścianki, są te wyjścia, bankiety i tak dalej, one mogą być, ale wiesz, to wszystko trzeba jakoś przemyśleć, jakby tą całą drogę tak zwaną PR-owo, marketingowo, zawodową, też trzeba sobie jakoś zaplanować. Czyli docelowe imprezy sportowe i docelowe ścianki. Tak, ja myślę, że trzeba wiedzieć dokładnie gdzie, kiedy uderzyć, w jaki sposób, co, jakby wiesz, no to wszystko jest jakimś, no wiesz, jak to powiedzieć, no to nie jest takie spontaniczne działanie, to jest wszystko... Kosa siedzi, ten start, ta ścianka, wszystko ustalone? Nie. Od tego mam odpowiednie osoby, ale sama tym próbuję zarządzać i raczej jestem osobą, która promuje się wtedy, kiedy faktycznie ma co zapromować, tak? Nie lubię pokazywać się tam, gdzie mnie nie ma na przykład, tak? I lubię powiedzieć o czymś, o czym mam coś do powiedzenia. Nie mam i jeżeli nie mam nic do powiedzenia, no to głupio po prostu bywać gdzieś i na siłę coś udawać. Nie lubię tego. I drażni mnie to strasznie, jak robią to moi koledzy różni. Natomiast podoba mi się, dobry temat jest. Godzę to, wiesz, no godzę to tak, że im więcej sobie dodaję rzeczy do kalendarza, tym bardziej mi się udaje zrealizować na przykład cały dzień. I w tym momencie pacyfikuję Huberta. Hubert, powoli zmierzamy do brzegu, do bezpiecznej przystani. Jeszcze mam kilka... Nie, to za chwilę, cały czas jakby żyjesz historią. Ale mi się podobają te pytania Huberta. Nigdy nie wypytywał w taki sposób, naprawdę. Wiesz, miałaś świetny poligon. No tak. Dawno nie miałam tak ciekawego wywiadu, naprawdę. Ja wrócę na chwilę tutaj do okładek i wiesz, i gwiazd, wiesz, i aktorstwa. Znalazłem ciebie na okładce Pani i tam napisałeś, znaczy był podpis pod twoim zdjęciem, był bardzo fajny, bo ten podpis właśnie, chciałem też, żeby Dominika się zastanowiła nad tym podpisem, czy to też jej dotyczy. Więc czytam i to jest napisane tak: chcę więcej, mocniej, inaczej. To jest motto twojego życia? A, to wiesz, no to dopisała już tutaj pewnie redakcja, ale gdzieś się zakładam z tym zgadzam, bo inaczej to jest właśnie wychodząc od z tych stereotypów, tak? Inaczej to poza schematami, tak? Więcej, mocniej. No wiecie, no tak jak powiedziałam, życie jest jedno, trzeba je przeżywać. Życie to są emocje. Życie zapamiętujemy poprzez te emocje, poprzez wspomnienia. I jeżeli mamy tego... No to fajnie mieć tego dużo, tak? Fajnie wypełniać tę każdą chwilę życia i fajnie to przeżywać. No, na tym polega życie. Jeżeli mamy taką możliwość, my tutaj, w Polsce, tutaj, w tym kawałeczku, na tym kawałeczku, nie wiem, świata, no to przeżywajmy, róbmy to po prostu. Chciałbym, żeby to była taka puenta. Tak, bo ja się na przykład chyba źle czuję właśnie w momencie, kiedy
spędzam weekendy w domu, kiedy nie trenuję, kiedy nic się nie dzieje. Natomiast w momencie, kiedy co tydzień jestem w innym kraju, na innych zawodach, albo nawet u nas w Polsce, gdzie cały czas wyjeżdżam i cały czas próbuję nowych wyzwań, nowych dystansów, gdzie godzę tą rzeczywistość, próbuję dzieci w to wszystko zaangażować, coś się dzieje, ja wtedy funkcjonuję wspaniale. Natomiast trzeba tego chcieć i trzeba sobie zadać pytanie, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze. I z tym pytaniem zostawiamy naszych widzów. Niech każdy sobie pomyśli, co tak naprawdę jest najważniejsze. Ja tutaj pomacham, Hubert, pomachaj tutaj do naszych widzów, żeby zastanowili się nad tym pytaniem, które powiedziała Dominika. Tak, i napisali nam w komentarzu. Pytanie, rozumiem. Koniec. Przygotowałeś jeszcze zestaw, tak? Ludzie, nie. Ja wiem, ja komputerowo chciałem porozmawiać. Słuchajcie, bo moja małżonka mówi, że ja za dużo gram, dwa razy w roku zagram, ale stwierdziłem, że ostatnio, że kupię Tomb Raider. Wiadomo dlaczego, bo ja bardzo lubię Karoliny głos. Nie wiem jak wy. No my też bardzo lubimy. Hubert, naprawdę. Coś zawodowe głosy bez podstaw. Uwielbiam sobie rozmawiać. Hubert się szkoli, mówię, na redaktora pisma lifestyle'owego. Niedługo powie, słuchajcie, nie robię podcastów, bo mam wywiad. Ale wiecie co, tutaj mówiąc o tym, zapraszam was właśnie do Adidas Runners, bo tam na fotelach sobie usiądziemy. Będzie znacznie przyjaźniejsza atmosfera, bo tutaj jednak ta ławka szkolna. Ale co, będzie Tomb Raider też? Będzie ten Xbox i będziemy... Wiesz co, i będziemy naparzać? Tomb Raidera nie mam. Ale to się załatwi, prawda? Hubert kupi. Ja kupię konsolę Tomb Raider. A bez Karina, czy... Ale wiesz, jakie to było ciężkie nagrywanie? Właśnie chciałem Ciebie powiedzieć, nie, słuchajcie, bo Daniel oczywiście mnie banuje. Ja Cię przywołuję do porządku, Hubert. Banuje, a ja chciałem, Karina, żebyś mi powiedziała, bo ja zdaję sobie sprawę, mam kolegę, który takie rzeczy robi, tam bez nazwisk, bo już raz było, z nazwiskami był problem. Prokuratura dzwoniła. Wiem, że to jest mega ciężkie, podkładanie głosu. Wiesz, opowiedz co? Coś o tym, jakby to był, trening temu pomaga, tak mi się wydaje. No. To był dla mnie, wiesz, no ja nagrywałam po 4-5 godzin dziennie przez, nie wiem, 6 dni na przykład. No więc właśnie. Tą pierwszą część. Mało osób sobie zdaje z tego sprawę, jak ciężka to jest praca fizyczna, intelektualna i kreacyjna. Dziękuję. Słuchaj, miałam słuchawki, nie miałam żadnego obrazu, więc musiałam słuchać aktorki, która, wiecie, wydawała te nieartykułowane dźwięki i dokładnie to samo, tylko że mocniej, lepiej, no bo sobie założyłam, że moje będzie lepsze i fajniejsze. Słusznie. Było, dostałeś za to bardzo dużo. Więc chciałam, wiesz, no docisnąć jakby te wszystkie dźwięki i to było, słuchajcie, no po 5 godzinach bolała mnie cała przepona, bolały mnie mięśnie brzucha. Ja na przykład, żeby uzyskać, wiecie, te wszystkie takie, jak ona dostaje te strzały gdzieś tam, wiecie, w ciało i ona ją boli. A możesz tak powiedzieć, jak te strzały, to jak to, no to było? Słuchaj, no ja robiłam tak, że wiesz, czasami uderzałam się, wiesz, pięścią w brzuch, żeby wydobyć ten organiczny dźwięk tego westchnięcia, czy tego bólu. A możesz to pokazać? Może to zademonstrować? Jeden cios! Ja ci, słuchaj, a ty chodź tutaj bliżej, tutaj to ci pokażę. Dobra, na mnie, że ja mam ten głos, rozumiem. Okay. To jest bardzo proste. Po programie ci pokażę, ale to był naprawdę bardzo fajny oddechowy dla mnie i taki, wiesz, nie wiem, no na mięśnie tutaj przepony i na mięśnie, wiesz, brzucha, było bardzo fajne ćwiczenie. Bardzo sprzedaż gry po dzisiejszym nagraniu wzrośnie. A słuchaj, ja w ogóle środowisko graczy jest tak olbrzymie, tak obszerne, że ja nawet sobie nie zdawałam sprawy, że tyle osób jakby w tym jest, w tym istnieje i naprawdę miałam ogromny feedback w ogóle, wiesz, pisali ludzie, oceniali, oni mają swoje konkursy, w ogóle to jest cała taka społeczność, nie wiem, czy nie jest większa niż społeczność biegowa, czy triatlonowa. Nie jest większa, na pewno jest większa i zostałaś mocno doceniona. Ja sporo o tym czytałem i naprawdę bardzo gratuluję. Wiesz co, zaczęłam grać, przeszłam kawałeczek drugiej, tej ostatniej mojej części, którą nagrywałam, natomiast wiecie, ja nie jestem emocjonalnie na to przygotowana, bo mnie to za bardzo kosztuje, ja się stresuję bardzo. A kocha się relaksuje grając w Tomb Raider? Hubert, nie wiem, czy pamiętasz, ale mówiłem, że zmierzamy powoli do bezpiecznej przystani. Tak, szczególnie, że południe minęło. Właśnie, dziewczyny mają obowiązki. My tak, wchodzimy na wyższy poziom podcastu, czyli po prostu oprócz tego, że będzie nas można posłuchać, bo już to teraz był za tydzień. Nie, właśnie w tym, nie, teraz weszliśmy, nie, właśnie mówię, że o tym wydarzeniu, które rozumiem. Się wydarzyło wczoraj i dzisiaj, bo Mikołaj nas lubił w tym roku. Karolina, możesz mi nie przerywać, muszę go nauczyć, żeby nie przerywał, ale to się nauczy, ponieważ Mikołaj był... O właśnie,
będziemy wyłączać ci mikrofon. Tylko nie zapomnę, jak się nie zastosuje. Będziesz cenzurowany. Nie zapomnę, żeby go podpalić. Słuchaj, dzisiaj ja tu jestem od zarządzania tym nagraniem, na treningów jesteś ty, musimy tutaj dzielić się obowiązkami, ale weszliśmy wczoraj na wyższy poziom podcastu, ponieważ Mikołaj był bardzo łaskawy, przyniósł nam urządzenie do streamingu i dzięki temu możemy być pod strzechami wielu domów na żywo. Mówiąc o pozytywnych aspektach korzystania z Facebooka i mediów społecznościowych, później to wrzucimy na YouTube'a i więc od nowego roku każdy piątek z rana nadajemy, także macie pomysł, chcecie przyjechać dziewczyny, zawsze zapraszamy do programu. Słuchaj, bardzo chętnie. Miałam tutaj kolejki ustawiające się. Do Huberta. Ja bardzo chętnie przyjadę, bo mam jeszcze naprawdę dużo do powiedzenia i dużo pytań jeszcze. Hubert, myślę, że to ja przygotował. Ja mam pytanie do ciebie. Do czy mnie? Wolałbyś, oczywiście, czy wolałbyś u boku Karoliny zagrać, czy pozwolić na to, żeby się tą zaopiekowała, bo kiedyś była taka, tak myślę, że miała zostać, iść w kierunku medycyny, wybrała aktorstwo. Którą drogę byś wybrał? Zagrać, czy pozwolić, żeby się tą zaopiekowała? Słuchaj, ja Karolinę widzę w polskiej wersji amerykańskiego serialu wszechczasów, czyli to byli lekarze, tak? George Clooney i na podstawie tego powstały polskie historie, więc jak najbardziej aktorka. Słuchaj, medycyna to nie jest dobry kierunek, wiesz, dla kobiety. Za ciężki? Słuchaj, no szpital i przychodnie są takim miejscem, gdzie jest oczywiście, jak ktoś ma powołanie, to tak, ale jak ktoś nie musi, to ja dużo chętniej widzę Karolinę na ekranie i koniec, albo w teatrze, dlaczego albo tym, w grze. Dlaczego o tym powiedziałeś? Mówisz, ale wiesz, no, to rodzice moi chcieli, to tak, nie ja. Dlatego mówię, dlatego ja silna. Trzeba być rodzicom. Ale prosiłeś o bezpieczną przystań do brzegu, no to chciałem w ten sposób uderzyć do brzegu. Hubert, nie wiem jak ty to robisz, ale po prostu zrobiłeś wspaniałą puentę naszego spotkania. Zapraszamy do Adidas Soles 38. Naprawdę Soles 38, wszyscy, podlinkujemy wszystko. Wszyscy są mile widziani, bo ja... Nie ma tam podziału, że tam celebryci przychodzą, nie, albo gwiazdy biegania. Nie, ale aczkolwiek jest podział, biegania. Bo jest szatnia męska i damska, żeby tylko nie było. Tylko jest ten jeden podział. To jest jedyny podział. To ja jeszcze chciałabym też coś od siebie tutaj tak zaprosić, bo bardzo, a propos właśnie tematu, tematu sportowego, biegowego, to chciałabym powiedzieć wam, nie wiecie, Hubert na pewno wiesz, że zostałam ambasadorką takiego programu Biegam dla tych, którzy marzą wychodzić. I to jest program, który będzie polegał na tym, że będziemy zbierać pieniądze właśnie dla młodzieży niepełnosprawnej na to, żeby im pomóc spełniać ich marzenia właśnie sportowe, biegowe, różne. I ta akcja cała będzie się rozgrywała właśnie 2 kwietnia w Dębnie, gdzie odbywa się maraton. Gdzie pobiegnę swój pierwszy w życiu maraton, do którego się przygotuję i do ciebie przyjdę zasięgnąć porady. Koniec. Po moim małżeństwie kosa już musi wyjechać z kraju na te pół roku. I bardzo chciałabym was zachęcić, w ogóle patronem tego wszystkiego będzie Bank PKO BP i zachęcam was do tego, żebyście zerknęli na stronę maratonu Dębno i właśnie tej akcji Biegam dla tych, którzy marzą wychodzić. Będzie można się przystąpić jakby i zasilić konto fundacji poprzez, że tak powiem, jak to powiedzieć, oszacowanie biegu, czasu biegowego danej osoby, na przykład mój, nie wiem, ja sobie wymyśliłam, że przebiegnę w 4:15. A to może teraz powiedzmy, że spróbuję przebiec poniżej 4 godzin. No, będę się starała, oczywiście wy możecie szacować, czy będę lepsza, czy będę gorsza, wpłacamy tam jakąś drobną kwotę, typu 40 zł, żeby uczestniczyć w tym konkursie, żeby móc oszacować i tak dalej, te pieniążki właśnie będą szły na fundację. I będzie to też bardzo fajna impreza. W ogóle muszę się pochwalić, że pobiegnę z panem Jerzym Skarżyńskim. Naszym guru, że tak powiem. Gdzieś widziałem. Tak. Pana Jerzego. Będzie jeszcze bardzo wiele osobistości sportowych, biegowych właśnie w tym Dębnie. Także to będzie fajna akcja i bardzo was zachęcam do przyłączenia się do niej. No oczywiście się do tej akcji przyłączamy. Podlinkujemy wszystkie informacje. Głosów. 11:59. Nie, niemożliwe. Transmisja jest. Napisz swojemu przyjacielowi albo przyjaciółce, że transmisja musiała się skończyć, ponieważ wykorzystaliśmy maksymalnie czas na emisję, czyli 1,5 godziny. Dziękujemy, przyłączamy się. Trzeba drugi odpalić.
Więc wszystko, wszystko jest. Czyli dziewczyny, bardzo dziękuję. Na dwóch podcastach będziemy, tak? Czy ja dobrze myślę? Znaczy na Facebooku, będą końcóweczka, ostatnie 15 minut będzie w drugim filmie, a całość jest w jednym filmie, ponieważ Facebook umożliwia tylko transmisję na 1,5 godziny, a Huber się tak rozgadał, że nie można było go uspokoić. Więc drugi film jest Jerzego Sztura. Więc to jest jak się pracowało. Druga część. Cudownie, zaproście mnie jeszcze, to wam wszystko powiem. Zaprosimy oczywiście. Zanotuj. Całość będzie do posłuchania oczywiście w iTunesie, w Google Play jako podcast dźwiękowy. Też ten film młody tutaj realizator zmontuje i wrzuci go w całości oprócz Facebooka na YouTube. Z linkami, z informacjami, co, gdzie i jak. Co wy dam? Dobrze. Super. Ale co, można też cenzurować, czy nie trzeba cenzurować? Przeprosić, jeżeli troszeczkę taki ton pesymistyczny tutaj wniosłam, ale to wszystko, wiecie, przed świętami, życzę wszystkim naprawdę wesołych świąt. Walczcie o siebie, walczcie o swoje marzenia. Za chwilę nowy rok, to jest idealna pora, żeby wymyślić sobie, żeby pomyśleć o tym, co chcemy, dokładnie, na czym nam zależy. Tak, i czerpać i to życie garściami, po prostu brać wszędzie wszystko, co jest możliwe. Uśmiechajmy się do wszystkich. Nie bójmy się tego, że ktoś powie, że się uśmiechasz, to jesteś dziwny. Dziwny jesteś, jak się nie uśmiechasz. Uśmiechaj się, dziel się szczęściem. Moja rada, wszystkiego dobrego z okazji świąt. Bardzo dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt. Pa, pa!